Dwa wyjątkowe wieczory pełne wróżb zorganizowano w czernickim zameczku. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj na balu andrzejkowym i mamy zamiar się świetnie bawić. Ta impreza jest organizowana typowo tematycznie z okazji zbliżających się andrzejek. Podczas tego wieczoru nie zabrakło ciekawych atrakcji. Będziemy się bawić w limbo, będziemy wróżyć na pewno, będziemy wróżyć z kleksów, będziemy losować jakieś wróżby z kubeczków, pobawimy się też w bingo. Dużo zabaw ruchowych robimy, bo dzieciaki to lubią. Wieczór andrzejkowy to nie jedyne zajęcia, które są organizowane w zameczku w Czernicy. Zapraszamy szkoły na imprezy noworoczne. Już niedługo pojawi się informacja o tych imprezach. To będzie taka impreza cykliczna. Zapraszamy na warsztaty codziennie, będzie dużo zabawy, radości i karnawału. Organizatorem wydarzenia były Horyzonty Kultury, które od kilku lat prężnie działają, by dostarczyć najmłodszym moc zróżnicowanych atrakcji. Już po raz ósmy w Stowarzyszeniu Działań Lokalnych Spichlerz świętowano Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Każdego dnia angażują się w pracę na rzecz innych. Bezinteresownie służą pomocą, radą, towarzystwem, pomagają w organizacji imprez. Teraz zostali nagrodzeni za ich dobre serce. Między nami mówimy, że to jest jedyny dzień, w którym wolontariusze tak naprawdę nie muszą w Spichlerzu pracować. To my dbamy o to, żeby dzisiaj mogli świętować. Staramy się pokazać przed społecznością lokalną, przed najważniejszymi samorządowcami, ale przede wszystkim przed rodzicami, przed nimi samymi, jaki ogrom pracy wkładają przez cały rok w rozwój lokalnej społeczności. Wszystkim wolontariuszom pozostaje życzyć wielu wspaniałych chwil, dużo radości i zapału do wolontariackiego działania. Nowe perspektywy współpracy. Tak można podsumować wymianę pomiędzy LGD Lyskor a działaczami z Sardynii. Nasze stowarzyszenie gości Gal Campidano oraz Cicien Cagliari. Nawiązaliśmy z nimi współpracę. Pierwszy raz pojechaliśmy na początku listopada do Cagliari. Rozpoczęliśmy rozmowy, no i cieszymy się bardzo, że dzisiaj mamy rewizytę gości z Sardynii. Dla gości z Sardynii przygotowano wiele atrakcji. Dzisiaj mamy warsztaty piernika, później pojedziemy pokazać stolicę naszego regionu, pojedziemy do Katowic, zwiedzimy Muzeum Śląskie, pokażemy naszą historię Śląska, a później pojedziemy na jarmark. Głównym celem projektu jest poznanie swojego dziedzictwa lokalnego, ale także wymiana doświadczeń związanych z rozwojem swojego regionu. Na razie jest to projekt polegający tak naprawdę na przygotowaniu głównego projektu, dlatego że najpierw chcemy się dokładnie poznać. Zdajemy sobie sprawę z naszego dziedzictwa, bogactwa tego dziedzictwa, którym dysponujemy, zarówno nasi partnerzy, jak i nasza lokalna grupa działania. Natomiast w węższym gronie chcemy dokładnie rozeznać to bogactwo i efektem obecnego projektu będzie przygotowanie dużego projektu, który będzie nakierowany na promocję i właśnie na wymianę doświadczeń, transfer wiedzy w zakresie promowania tego dziedzictwa. Przedstawiciele z Sardynii byli zachwyceni możliwością poznania regionu. Stiamo scoprendo di essere così lontani, ma molto vicini. Odkrywamy, że mimo naszej odległości tak dużej, jesteśmy bardzo bliscy charakterem i naszym zachowaniem. Chcielibyśmy ponad wszystko nawiązać współpracę, która pozwoliłaby nam promować wasz region u nas i nasz region, którym jest przepiękna Sardynia, u was tutaj. Andare a promuovere le vostre tradizioni e i vostri usi anche da noi. Siamo qua in, in... Przybyliśmy tutaj, przyjechaliśmy, aby nawiązać współpracę i wymianę turystyczną, kulturową. Osobiście jestem tutaj od krótkiego czasu, ale już jestem rozkochany i zakochany w gastronomii, jedzeniu i w całej panoramie. Wczoraj faktycznie już zdążyliśmy uczestniczyć w takim laboratorium gotowania. Przygotowywaliśmy pierogi bożonarodzeniowe i odnajdujemy w tym daniu akurat mnóstwo wzajemnych jakby takich bliskości z pewnym naszym daniem i już mamy pomysł na to, w jaki sposób to wykorzystać, by zrobić właśnie również u nas event gastronomiczny, w którym będziemy pokazywać te bliskości i spójności naszej kuchni z kuchnią polską.
Wizyta stanowi podwaliny do wspólnego planowania szerszych form współpracy, która zapowiada się owocnie. Aby przenieść się w magię świąt, na zameczku w Czernicy zorganizowany został jarmark bożonarodzeniowy. Rękodzieła, lokalne wyroby, czy też tradycyjne potrawy. Między innymi to urozmaicało ofertę jarmarku. By przenieść się w świąteczną atmosferę, zapraszamy do relacji z wydarzenia.